to, co ja Wam teraz nagrywam, dlatego że siadłam teraz przed tą kamerą, przed tym telefonem i akurat mam jakąś, nie wiem, wizję z kosmosu i taki przypływ kreatywności i twórczości i teraz to, co ja Wam nagram, to będzie takie wow, takie pff. A więc praca. Temat dla niektórych przyjemny, a dla niektórych mniej przyjemny. Moja relacja z pracą jest dość skomplikowana, ale też właśnie zmienna. W tym filmiku chciałabym Wam opowiedzieć o moich różnych pracach, moich różnych jobach. Cały czas zahaczam tym rękawkiem o oparcie tego fotela. Moja pierwsza praca, właśnie nie wiem w sumie, czy będę szła chronologicznie, tak sobie myślę, że ogólnie to ja lubię bardzo chronologię, wręcz tak obsesyjnie. Nie mogę z tym rękawem, no. Spróbuję wydobyć z siebie taki potok myśli i w ten sposób Wam to jakoś przedstawić. Strasznie mam suche usta. Nie jest to moja autobiografia, więc nie będzie to chronologiczne, a będzie to bardziej związane z różnymi typami prac, które wykonywałam. Nie wiem, musimy to jakoś przecież pogrupować, tak? Myślę, że moje życie robocze, robotnicze, pracownicze mogłabym podzielić na takie dwa duże etapy. Patrząc na moje życie w pracach różnych i pracę w tym życiu, mogę podzielić to życie na dwa takie etapy różnych prac, które miałam. Pierwszy etap to będzie taki prace, z których nie musiałam się utrzymywać i które były po prostu dodatkowym źródłem dochodu i prace, które były już źródłem dochodu, z którego musiałam się utrzymywać sama. Więc myślę, że to będą takie dwa etapy, bo one też się wiążą z innym tak naprawdę podejściem do tej pracy, przynajmniej u mnie. Wiecie, ja opowiadam Wam te rzeczy zwykle dlatego, że mam jakiś pomysł, a pomysł, czyli idea, ma też jakiś sens istnienia, przynajmniej dla mnie. No i właśnie ten sens istnienia tego filmiku i w ogóle wszystkich moich filmików, tak mi się wydaje przynajmniej, a na pewno tego filmiku chociażby, skupmy się na nim, jest taki, że ja chcę Wam coś przekazać. Bo gdybym nie chciała Wam nic przekazać, no to bym nic też nie nagrywała. Nie wiem, ja mam tak z tymi filmami, że ja po prostu muszę to czuć. I może to brzmieć głupio, ale ja nie potrafię, znaczy próbuję czasami nagrać coś trochę tak wbrew sobie. Czasami nawet próbuję, czując, że nie, no nie, nie, to nie jest to, nie wiem, co chcę powiedzieć do końca, nie klei się to i nie do końca to czuję, siadam i gadam, ale wiecie co, no mi nie o to chodzi po prostu, mi nie o to chodzi w moich filmach, żeby gadać bez sensu. To, co ja Wam teraz nagrywam, dlatego że siadłam teraz przed tą kamerą, przed tym telefonem i akurat mam jakąś, nie wiem, wizję z kosmosu i taki przypływ kreatywności i twórczości i teraz to, co ja Wam nagram, to będzie takie wow, takie pff. No nie, nie o to chodzi. To ma sens dla mnie. Dla mnie moje słowa mają sens. I sens ja chcę jakiś przekazać Wam od siebie. To, czy Wy zobaczycie w tym sens, no to już jest Wasza interpretacja i Wasz wybór. Dlatego są te przerwy czasami. Nie wiem, poczułam taką potrzebę wyjaśnienia tego. Ja po prostu nie potrafię robić rzeczy bez lubienia ich. I tak jest właśnie na przykład z pracą. Więc zgodnie z tymi dwoma etapami, zacznijmy od pierwszego etapu, tak jak wcześniej wspomniałam, czyli tego etapu pracy nie do końca, żeby się utrzymać, tylko takiej pracy dodatkowej, przy tym, że nie muszę się martwić o dach nad głową i jedzenie, bo to mam już zapewnione z nie swoich pieniędzy. Właśnie wtedy zwykle te prace wybierałam zupełnie intuicyjnie i tak bardziej na luzie, bym powiedziała. Moja pierwsza praca to była na przykład praca w komisjach wyborczych. No wiecie, komisje wyborcze to jest jeden dzień. Jeden dzień i pamiętam, że jak tylko skończyłam 18 lat, to właśnie oczywiście strasznie chciałam iść do pracy i poszłam właśnie na te komisje wyborcze. I to było siedzenie w komisjach wyborczych, ludzie przychodzili i dawali te swoje dowody, a ja sprawdzałam
czy to są oni, i oddawali swój głos, a potem liczyliśmy głosy i kasa była za to całkiem niezła, już nie pamiętam, jak ja się tam znalazłam i właściwie to nie była praktycznie w ogóle znacząca praca, oprócz tego, że pamiętam do dziś, że to była po prostu moja pierwsza praca, pierwszy raz, kiedy dostałam pieniądze w zamian za wykonywanie jakichś rzeczy. Moja późniejsza praca, którą właśnie tak najfajniej wspominam z czasu, kiedy nie musiałam się sama utrzymywać, to była praca w takim sklepie francuskim, w którym byłam ekspedientką. Ja w ogóle kochałam tę pracę, bo kochałam jakoś ten klimat tego sklepu. Miałam też super współpracowników, szefową i w ogóle pozdrawiam całym serduszkiem. Ta praca była dla mnie czymś takim jak spełnienie marzeń z dzieciństwa o byciu kasjerką. Ja jarałam się używając kasy fiskalnej. Czułam, że doradzam ludziom, przekonuję ich do czegoś, bo to wiecie, nie był taki supermarket, tylko taki mały, lokalny sklepik, do którego też przychodziła dość specyficzna klientela, no bo też ludzi, którzy chcieli sobie kupić coś konkretnego, coś francuskiego. I to było super doświadczenie, a na przykład nigdy bym się tego nie spodziewała. I właśnie to jest przykład pracy, która mnie sama znalazła. Ja jej w ogóle nie szukałam. I ta praca nauczyła mnie bardzo wiele, że praca może być super i że pracę można bardzo lubić. I doceniam też przede wszystkim tę pracę za to, że mogłam w niej czuć się swobodnie i czułam, że ja jako osoba pracująca jestem równie ważna jak klienci, równie ważna jak szef, szefowa czy ktokolwiek. Po prostu wiedziałam, że moje zdanie się liczy i to jest super. To jest w ogóle super i takie doświadczenie na przyszłość było bardzo, bardzo istotne. Praca w kinie. To też była praca marzeń, bo ja kocham kino, kocham tę atmosferę kina, tę ciemność, cisza kina. Wyobrażacie sobie pracę, w której większość czasu to jest cisza? To zbieranie po ludziach popcornu z pomiędzy siedzeń i tak dalej, oczywiście nie było to jakieś najprzyjemniejsze, ale to był element pracy. Czyszczenie kibla, proszę bardzo, ale przede wszystkim mogłam sobie podjeść czasem popcornu. No i w ogóle bycie tym takim klucznikiem, takim stróżem sali, współpraca z operatorami, czyli zamykanie kina. Ludzie, zamykałam kino. To było super, super, bo na przykład musiałam sprawdzać, czy lecą reklamy, albo czy jest zgaszone już światło, a jeśli coś było nie tak, to musiałam szybko iść do operatora i komfort tych ludzi, którzy przyszli się zrelaksować w kinie, obejrzeć sobie film, właśnie spoczywał na moich barkach. Mnie to jarało. Ta praca w kinie była kolejnym przykładem tego, że jakoś sama mogę być szczęśliwa i zadowolona z tego, co robię. Miałam jeszcze trochę poprzednich prac. Pracowałam na przykład w Niemczech na taśmie z kanapkami, pracowałam trochę w biurze, pracowałam też w hali targowej, pracowałam też w sali zabaw dla dzieci i byłam przybrana za księżniczkę Annę z Frozen. I moje podejście do pracy w międzyczasie właśnie ewoluowało i byłam dość spięta, ponieważ stresowało mnie to, że teraz się muszę sama utrzymywać, mimo że jestem chomikiem, mam jakieś tam oszczędności i nie jestem z tych osób też, które otaczają się nie wiadomo jakimi przedmiotami i innymi dobrami. No i wychodząc z takiego założenia, no to powinnam mieć luz z tym wszystkim, nie? Ale nie, ja się jakoś z tym wszystkim strasznie stresowałam, bo dla mnie teraz ten okres, że ja już teraz się sama utrzymuję, no to stał się dla mnie takim widmem, że no to teraz to musi być taka poważna praca, taka poważna w biurze, 8 godzin dziennie. 5 dni w tygodniu. No i tak też zrobiłam. I tę pracę sama znalazłam. Ja zrobiłam sobie listę w Excelu wszystkich prac, jakichś, na które aplikowałam w danym momencie. Stawałam na głowie, żeby coś znaleźć i żeby ktoś mnie zechciał.
zaprosić. Odbierałam cały czas telefony od jakichś rekruterów, nie wiedziałam, o co chodzi, no nie wiem, jak dzisiaj o tym myślę, no to śmieję się z tego. Nie wiem, to było jakieś strasznie dziwne, nie umiem się nawet do tego odnieść, jakieś takie surrealistyczne mi się to doświadczenie wydaje, ale było w moim życiu. No i znalazłam właśnie w ten sposób pracę w takiej małej firmie, pełen etat z umową o pracę. Nie byłam do końca szczęśliwa w tej pracy, jakoś to musiałam też odchorować, ale było to bardzo cenne doświadczenie, ponieważ dowiedziałam się o sobie tego, że okej, ja mogę być zdyscyplinowana i mogę chodzić do pracy 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie i jeszcze w weekendy czasami coś tam robić. Nie ma problemu. Ja mogę robić wszystko, o co ktoś mnie poprosi, nie? Tylko ja wtedy zwariuję. No i wtedy, gdy to zrozumiałam, to musiałam trochę odkręcić ten mój system wartości związane z pracą i pozwolić znowu tej pracy samej mnie znaleźć. Musiałam mieć wtedy pewną przerwę od nakładania na siebie jakiejś presji związanej z konkretnymi wytycznymi co do mojego stanowiska i tak dalej, i tak dalej. I tej takiej, wiecie, poważnej pracy, jakiejś kariery. I to pozwoliło mi znaleźć miejsce, w którym znajduję się teraz, czyli pracę, która daje mi radość. Jestem kreatywna, nie muszę siedzieć nigdzie przez 8 godzin, jest to w zasadzie praca umysłowa, wykorzystuję mój potencjał, jestem trochę też taką aktorką życia i mam też czas na to, żeby robić to, co lubię. Skłamałabym, mówiąc, że jest to praca marzeń, ale tak się cieszę, że ona mnie znalazła, bo dzięki temu jestem w stanie funkcjonować naprawdę spoko. Chodziło mi o to, żeby pokazać przekrój różnych zdarzeń w życiu, które wpływają na podejście do pracy. Ważne jest, żeby doświadczać różnych rzeczy. Według mnie na swojej drodze spotkałam ludzi, którzy uznawali to za coś negatywnego, jako że ktoś na przykład nie jest zdecydowany, bo skacze z kwiatka na kwiatek. Jeśli chodzi o pracę, oczywiście. Ja na przykład już dzisiaj wiem, że za nic bym nie zamieniła tych wszystkich doświadczeń. Nie byłabym tu i teraz, gdyby nie te doświadczenia. A to się tak naprawdę liczy, nie? Notka influencerska ode mnie. Warto próbować różnych rzeczy, żeby później nauczyć się, co lubimy, a czego nie, po prostu. Jeśli ty nie będziesz zadowolony, zadowolona, szczęśliwa, szczęśliwy i spełniony, spełniona w jakimś tam stopniu, to prędzej czy później to będzie po prostu załamka. Pamiętaj, wszystko się ułoży, tylko trzeba dać temu popłynąć, że tak powiem, nie? No, także do wszystkich moich zagubionych nie lękajcie się. Dzisiaj jest wtorek i to jest już drugi wtorek, gdzie jestem zadowolona, jestem jakaś taka szczęśliwa. Buziaczki, papa i do zobaczenia!